Nie uświadamiałam sobie, że wszystko wywierało tak wielki efekt na moich komórkach i organach w ciele. Nie uświadamiałam sobie, że rzeczy, które ćwiczyłam w moim umyśle, wywierało tak wielki wpływ na to, jak wyglądałam, jak się czułam na temat samej siebie, sposób, w jaki się ubierałam, odnosiłam do innych. Wszystko, sposób, w jaki myślisz, wywiera efekt na twoim ciele. Twoje piękno rozpoczyna się wewnątrz ciebie, czyli na poziomie twojego serca. Ilu ludzi cię odrzuciło? Ile ran nosisz, z którymi nie umiesz sobie poradzić? Musisz stawić temu czoła. Nie możesz ciągle przykrywać się tym, co robisz, albo dawać sobie różne przydomki, określenia, żeby tylko zataić twoje rany. Myślałam, że jeżeli zdobędę wyższe wykształcenie, to wtedy będę się czuć inaczej na temat samej siebie, bo wtedy myślałam, że moja tożsamość jest w moim tytule. Ale jeśli nie jesteś szczęśliwy w tym, kim jesteś, wtedy wiedz, że nic ciebie nie uszczęśliwi. Tak często rekonstruujemy naszą rzeczywistość w naszych umysłach, bo widzisz, tak naprawdę nie postrzegasz rzeczy swoimi oczami, ale swoim umysłem. Twoja rzeczywistość jest tylko reprezentacją prawdy. Czyli to nie jest prawdą, tylko reprezentacją prawdy. Biblia mówi, że szatan zaślepił oczy dzieci krnąbrnych i nieposłusznych. Dlatego posłuchaj, jeżeli Bóg powiedział, że jesteś mocny, potężny w Nim i cudowny, wtedy sam musiałbyś na to zezwolić, aby twoje oczy były zaślepione, abyś, kiedy spojrzysz na siebie, postrzegał się niewłaściwie oczami zaślepionego. Bo widzisz, Bóg musiał mnie uzdrowić z mojego myślenia. Musiałam przyjąć Boże oczyszczenie ze wszystkiego, co uprzednio zostało władowane w moją duszę. Wszystkie paradygmaty, w których wyrastałam, były przepełnione ukrywaniem się i wstydem. Wyrastaliśmy w bardzo ładnej dzielnicy, gdzie nikt z moich sąsiadów nie był biedny. Każdy z moich kolegów i koleżanek w okolicy mieli obydwu rodziców i mieszkali w ładnych domkach. Dlatego zawsze wstydziłam się przeprowadzić ich do mojego domu i tak naprawdę nigdy nikt z nich mnie nie odwiedzał. Dlatego nasz dom był czarną owcą w całej dzielnicy, bo moja mama była jedyną samotną matką, która sama mnie wychowywała i nigdy nie mieliśmy dużo pieniędzy, przez co zawsze się czułam, że wszyscy patrzą na mnie z góry. Moja mama starała się ochraniać mnie jak tylko mogła. Nigdy nie było u nas przemocy fizycznej, seksualnej czy emocjonalnej i wiem, że byłam bardzo kochanym dzieckiem. Moja rodzina mnie kochała, ale miałam zawsze straszny problem tego, jak wyglądam, jak się prezentuję przed innymi. Jako nastolatka miałam straszny problem z trądzikiem. A kiedy jako młoda dziewczyna masz dużo pryszczy, wielki trądzik, wtedy rodzi się w tobie poważny problem, jak wyglądasz. Albo nawet kiedy nosisz okulary, albo szkła kontaktowe. Cokolwiek to jest, co sprawia, że czujesz się inaczej, to zradza w tobie problem twojej tożsamości, bo nie postrzegasz siebie tak, jak Bóg ciebie widzi. Zdiagnozowano mnie z bardzo zaawansowaną przepuchliną. Doktor mi powiedział, że będzie musiał mnie zoperować. Cokolwiek jadłam, miałam straszne problemy. Bolała mnie też cała klatka piersiowa. Nie wiedziałam, że słowa, które wypowiedziałam do swojego życia, kształtowały mój kierunek i przeznaczenie mojego życia, ponieważ nasze słowa mają moc i proroczą implikację bez ograniczeń geograficznych. Kiedy miałam 17 lat, przyjęłam Jezusa. Wtedy wciąż byliśmy bardzo biedni. Nawet często brakowało nam wody w domu, ale wtedy zakochałam się w Biblii, zaczęłam ją czytać calutką i w wieku 18 lat już zaczęłam głosić. Dziś mam już 53 lata, ale czuję się, jakbym miała 21 w moim umyśle. Nigdy nie zapomnę, kiedy miałam 17 lat, wtedy czytałam Biblię po ciemku, ze świeczką. Pamiętacie? Moja mama prawie nie miała pieniędzy, więc musieliśmy bardzo oszczędzać na prądzie. Więc mogłam czytać Biblię tylko ze świeczką. Ostatnio mój brat powiedział, Cindy, pamiętam, kiedy tyle razy czytałaś Biblię ze świeczką, kiedy wracałem do domu o północy albo pierwszej w nocy, drugiej, a ty zawsze byłaś z Biblią i tak ciebie pamiętam. I wiecie, dziś cała moja rodzina jest zbawiona nie dlatego, że ich osądzałam, ale że patrzyli, obserwowali moje życie.
A kiedy obserwowali moje życie, moja miłość do nich doprowadziła ich do zbawienia. Moje postępowanie, mój styl życia. Mimo, że dla mojego brata życie było jedną zagrywką. On był wielkim kobieciarzem. Co któryś dzień przyprowadzał inną dziewczynę. Poznaj Michelle. Następnego dnia poznaj Christy. A kolejnego dnia to jest Róża. Wszystko rozpoczęło się od naszego ojca, który żył jak łajdak. Całe życie żył w grzechu i niemoralności. I oczywiście zostawił moją mamę, mnie i całe nasze rodzeństwo, z których każdy jeden jest rozwodnikiem albo żyją w drugim lub trzecim małżeństwie. I jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, musisz spojrzeć na twoje życie i powiedzieć, jaki cykl muszę przerwać. Czy to jest cykl alkoholików, braku moralności? Wszyscy, każdy jeden mężczyzna w mojej rodzinie był uzależniony od alkoholu. Odnośnie zbawienia członków mojej rodziny, ostatnią osobą, do której miałam nadzieję, to właśnie mój brat, grzesznik, narkoman i alkoholik. Mimo, że już straciliśmy jednego brata, który przedawkował i zmarł. To jest ten powtarzający się cykl, powtarzany z pokolenia na pokolenie. Coś, w czym się wszyscy urodzili, a potem to powtarzają. Więc z moimi siostrami myślałam, w jaki sposób możemy doprowadzić, żeby nasz brat został zbawiony. Wiedzieliśmy, że był pochłonięty alkoholem i odrzuceniem. To było duchowe związanie, które towarzyszyło naszej rodzinie od pokoleń. Wszyscy nasi przodkowie byli albo rozwodnikami, albo niemoralnymi ludźmi. Nie było ani jednej osoby w naszej rodzinie, która nie uległa rozwodowi. Ciekawe, w jaki sposób ten straszny cykl się rozpoczyna. I jedna z moich sióstr myślała, w jaki sposób mogę złamać ten straszny cykl, jak mogę się z tego wyrwać. Kiedy byłam w szpitalu i przeżywałam straszne bóle w mojej klatce piersiowej, wtedy czułam, jakby ktoś wyssał całe życie z mojego wnętrza. I w takich sytuacjach wiele razy nie rozpoznajemy, że istnieje w nas paradygmat, blueprint, czyli szkic naszego życia, którego wykształtowaliśmy w naszym dzieciństwie, w domu, w którym wyrastaliśmy. I jeśli chcemy go zmienić, musi nastąpić w nas naprawdę wielki zwrot. Dlatego po pierwsze, spójrz na twoje społeczeństwo. Powiedz mi, w jaki sposób zostałeś wychowany? Po drugie, co stało się w twojej instytucji edukacyjnej? A następnie nazywam to konstelacje relacyjne, czyli stajesz się podobnym do tych, z którymi przystajesz. Więc jeżeli chcesz zmienić swoje życie, musisz zmienić swoje relacje. Kiedy miałam 15 lat, powiedziałam sobie, chcę być sprzątaczką w hotelach. Dlaczego? Bo one dostawały wiele więcej tipów niż wszystkie inne. W życiu nie mogłam się zobaczyć jako lider, bo byłam zupełnie zaślepiona. A zbawienie Boże polega na tym, abyśmy otworzyli swój umysł i pozwolili, aby światło Boże zaświeciło w taki sposób, abyś widział się tak, jak widzi cię Bóg, a nie przez oczy kogokolwiek innego. Dlatego rana, piętno było zaznaczone na moim sercu, a także na imieniu mojej rodziny. Byliśmy uważani przez wszystkich za tak biednych. Ale kiedy się nawróciłam, Bóg złamał ten stygmat. Bóg pomógł mi osiągnąć tak daleko wiele, niż myślałam. A jak to się stało? Musiałam odnowić mój umysł, bo transformacja zaczęła się w moim sercu. Dlatego my wszyscy mamy blueprint, czyli szkice w naszym życiu. Może tylko polegasz na opiniach innych na twój temat, ale kiedy ja się nawróciłam, Bóg rozpoczął proces. Był czas w moim życiu, w którym byłam zupełnie zimna, zamknięta, obojętna. Nie mogłeś do mnie nic powiedzieć. I Bóg pokazał mi, że to samo robiłam względem samego Boga. Byłam w sobie tak zamknięta. Bóg powiedział, córko, odrzucasz od siebie wszystko i tym samym także mnie. Jak wielu z was było odrzuconych przez kogoś i nigdy się z tym nie uporałeś? I to samo pytanie zadawałam Bogu. W jaki sposób mogę złamać ten cykl, ten ból? Widzisz, musisz dojść do twojego punktu, tej ostatniej zadanej tobie rany. Może miałaś 12 lat, a może miałeś 3 lata, 5. Musisz wrócić na tamto miejsce i musisz pozwolić Bogu uzdrowić cię właśnie od tamtego momentu. Bóg musiał mnie uzdrowić z tych właśnie momentów, kiedy zmagałam się z tym strasznym poczuciem, że jestem inna, kiedy miałam problemy z zaufaniem. Miałam wielu przyjaciół, oni mnie kochali, a ja ich, ale nigdy nie otworzyłam mojego serca przed nikim. Czemu? Ponieważ nikomu nie ufałam. Jak tylko zrobiłeś coś dziwnego, śmiesznego, już mnie tam nie było.
ale zrozumiałam, że nawet jeżeli upadnę lub cokolwiek się stanie, wtedy nic już więcej nie będzie w stanie, żadna bieda odłączyć mnie od Boga albo Jego miłości. Czemu? Ponieważ dostałam objawienie od samego Boga. Więc dzielę się z Wami dziś moim życiem, bo wiem, że każdy z nas przeszedł lub przechodzi przez jakieś ciężkie sytuacje. Jesteśmy matkami, ojcami, którzy poświęcili się innym. Niektórzy z nas oddali się tak bardzo, czy to w rodzinie, czy w służbie, w kościele, tak bardzo pracując dla innych dniem i nocą, że uświadamiamy sobie, że zagubiliśmy w tym samych siebie i nie wiemy, kim już jesteśmy, co wywiera na nas straszny efekt. I wiele rzeczy, na które lekarze dadzą Ci tylko marne, mizerne tabletki, potrzebują po prostu uzdrowienia Twojej tożsamości, uzdrowienia Twojej duszy, Twojego umysłu, Twojego serca. I to, co stało się ze mną, albo może z Tobą, to było zaślepienie mojego ducha. Byłam tak zaślepiona, że nie umiałam przyjąć Bożych błogosławieństw. Myślałam, że odniesienie sukcesu jest od diabła, a zdrowa relacja nie dla mnie. Czemu? Bo nie miałam czegoś, czego tak bardzo potrzebowałam. Strategii w życiu. A kiedy zostałam zbawiona, nie wiedziałam, jak dalej kierować moim życiem, albo nawet jak się modlić. Dlatego musiałam nauczyć się kompletnie chodzić w wierze. Musiałam nauczyć się krok po kroku chodzić głębiej i głębiej w duchu. Musiałam nauczyć się zacząć widzieć siebie chodząc w błogosławieństwie Bożym, mimo że w naszym domu była taka bieda, że często nie mieliśmy wody. W moim domu było więcej płaczu niż czegokolwiek, ale w wieku 18 lat rzuciłam się na drogę wiary i zdecydowałam, że pozwolę Bogu kierować moją rzeczywistością, nie moje okoliczności. Może Ty jesteś na początku swojej drogi, myśląc, w jaki sposób w ogóle rozpocznę, jak mam zapłacić moje rachunki, jak Bóg uzdrowi moje małżeństwo, jak w ogóle moje życie może się zmienić. Teraz Ty powiedz mi, w jaki sposób ukierunkujesz swoje życie? Musisz rozpocząć tam, gdzie jesteś. Musisz umocnić się w swojej wierze. Krok po kroku, głębiej i głębiej z Duchem Świętym. Aż zobaczysz, że Twoje decyzje połączą się z decyzjami Ducha Świętego, a Twoje całe życie się zmieni. Moglibyśmy mówić o tym, jak zrobić makijaż, jak lepiej wyglądać. Moglibyśmy mówić o perfumach, lepszych samochodach, ale to wszystko jest zewnętrzne. Możesz świetnie się ubrać i przywdziać maskę uśmiechu i wciąż wyglądać tak szpetnie wewnątrz, w Twoim sercu. Ale ja odrzucam udawanie, dopóki nie zobaczę działania Boga, mojego Pana w moim życiu. I pozwólcie, że Wam coś powiem. Ulegliśmy strasznemu kłamstwu, myśląc, że nie możemy nic zrobić, że nie możemy żyć w Bożym błogosławieństwie, albo że jeżeli żyjemy w szczęściu albo błogosławieństwie, ono do nas nie należy. Ale to jest kłamstwem prosto z piekła.